upiekę dzisiaj doskonałe ciasto. Będzie to połączenie sernika z makowcem, a wszystko upieczone na kruchym cieście. Do przygotowania kruchego ciasta będę potrzebowała 1 szklankę mąki, 125 g masła, pół szklanki cukru, łyżeczkę proszku do pieczenia i jedno całe jajko. Do przygotowania masy makowej wykorzystam pół opakowania, to będzie około 425 g, kilka orzechów włoskich, 2 łyżki skórki pomarańczowej i 2 łyżki miodu. Jeszcze dodatkowo dodam pianę z białek z jednego jajka. Natomiast masę serową zrobię z pół kilograma twarogu, on był trzykrotnie zmielony. Szklanka cukru będzie potrzebna, 50 g masła, 3 żółtka oraz opakowanie cukru waniliowego. Zaczynam od przygotowania kruchego ciasta, ponieważ ono powinno schłodzić się w lodówce około pół godziny. Do makutry przesypuję szklankę mąki, dodaję proszek do pieczenia i masło, dzielę je na mniejsze części. Dorzucam jajko i pół szklanki cukru. Wszystkie składniki przemieszam. Za moment będę wyrabiała ciasto rękoma. Wyrabiam ciasto rękoma. Trwa to dosłownie chwileczkę. Chodzi o to, żeby składniki się tylko dobrze połączyły. Ciasto mam już zamiecione. Formuję kulę, pakuję folię i wkładam do lodówki na pół godziny. Ponieważ za chwilkę będę przygotowała masę makową, przesiekam orzeszki. Do miski wrzucam pół opakowania masy makowej. Ona jest już z bakaliami, ale ja postanowiłam dodać troszeczkę orzechów i skórki pomarańczowej. Ciasto będzie po prostu smaczniejsze. O, tyle już jest akurat. I dodaję 2 łyżki miodu. Wsypuję orzeszki i skórkę pomarańczową. Wszystkie składniki wymieszam i za moment dodam pianę z ubitego białka. Ubiję teraz pianę z 3 białek. 1/3 wykorzystam do masy makowej, a 2/3 wykorzystam do masy serowej. A więc wlewam 3 białka, dodaję szczyptę soli i będę ubijała na sztywną pianę. Z białek mam już ubitą, zobaczcie, ubita na sztywno. Masę makową przemieszam i dodaję pianę z jednego białka. O, tyle będzie akurat. I teraz bardzo delikatnie wszystkie składniki przemieszam. Masę makową mam już gotową. I zabieram się za przygotowanie masy serowej. Najpierw utrę masło z cukrem i cukrem waniliowym. Wsypuję cukier, cukier waniliowy i masło. Dzielę na takie trochę mniejsze części. I teraz to wszystko ucieram. Masło z cukrem utarte, a zatem dorzucam żółtka i znowu ucieram. Teraz będę dodawała partiami twaróg i znowu będę ucierała. I kolejna porcja. Masę serową mam już prawie gotową. Jeszcze tylko dodam
białka. Wszystko wymieszam. Delikatnie przemieszam. Oczywiście ser ucieramy tak, żeby nie było grudek. Wyjęłam ciasto z lodówki po pół godzinie i teraz wylepię formę wysmarowaną masłem, wylepię ciastem i będę podpiekała wstępnie przez około 10 minut. No, między innymi dlatego, żeby po prostu masa, którą nałożę na kruche ciasto, będzie to masa makowa, żeby ona zbyt mocno nie przesiąknęła do ciasta. Ciasto delikatnie ponakłuwam widelcem i tak jak powiedziałam, będę piekła przez 10 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Ciasto mam już podpieczone i zostawiam do przestygnięcia. Ciasto przestygło, wykładam masę makową i teraz rozprowadzam. Wylewam masę serową. I tak przygotowane ciasto wkładam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Będę piekła około 40 do 50 minut. Tak jak powiedziałam, ciasto piekło się 45 minut. Ja pozostawiłam jeszcze w piekarniku na pół godziny, żeby ciasto nie opadło. I jak widzicie, wyrosło pięknie, wygląda znakomicie, cudownie pachnie, a dekorować będę dopiero po zupełnym przestygnięciu ciasta. Ciasto już dobrze przestygło, a zatem pora, żeby je udekorować. Zdejmuję obejmę, zobaczę jak się upiekło. O, widzicie, upiekło się naprawdę doskonale, widać trzy warstwy. A zatem, tak jak powiedziałam, przy ozdobie ciasto polewą czekoladowo w dwóch kolorach. Będzie nie tylko lepiej smakowało, ale też ładniej wyglądało. Jeszcze odrobinę skórki pomarańczowej. Jeszcze dołożę kilka połóweczek orzeszków. I ciasto mam już gotowe. To ciasto jest naprawdę doskonałe. Zobaczcie, jak cudownie wygląda. Zaręczam też, że smakuje wybornie. Doskonałe połączenie sernika i makowca, a zatem bratka dla miłośników tych ciast. Wystarczy jeden kawałek, nie trzeba sięgać po dwa oddzielne. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.